kilku na pewno jest. Jest w stanie wypracować taką informację, która będzie wpływała na sprzedaż, jestem o tym przekonany. Bardzo często się zdarza, że jeśli książka pojawi się u kogoś w miarę popularnego, to przeczyta to następna osoba, następna osoba, następna i mnóstwo mało popularnych blogów jest w stanie wypracować też zainteresowanie daną książką. Na przykład jakiś czas temu dość mocno bez echa w dużych mediach przeszła książka Marty Kisiel Dożywocie, a blogosfera ją pokochała, bo książka jest świetna i było o niej bardzo, bardzo głośno właśnie w blogosferze. W drugą stronę to bardzo mocno działa, nawet mocniej niż promująco. Jeśli blogosfera powie, że nie chce tego czytać, to jest w stanie zabić książkę.